Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym nagraniu chciałbym Wam zademonstrować aplikację, o którą pytał mnie niedawno Tomek. Tomek, który miał problem z wysłaniem dużego wideo nagranego na iPhone'ie za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym momencie Messengera, ale ten problem występuje także w innych sytuacjach, na przykład gdy macie jakiś plik wideo, chcecie go wysłać na przykład mailem, a okazuje się, że skrzynka pocztowa, na którą chcecie wysyłać materiał wideo, ma ograniczoną pojemność i wtedy trzeba takie wideo sobie zmniejszyć. I jest taki program bardzo popularny, darmowy, ma też swoją płatną wersję, ale spokojnie wystarcza też wersja darmowa. Nazywa się on Wideokompresor i dzisiaj właśnie Wideokompres i dzisiaj chciałbym Wam go zademonstrować. Więc od razu przechodzimy sobie do aplikacji. Link do aplikacji. Oczywiście znajdziecie w opisie zarówno tego nagrania na YouTubie, jak i na mojej stronie internetowej mojaszuflada.pl. Aplikacja jest mega prosta. Zacznę więc od, bo są dwa przyciski. Jeden przycisk ZIP, Start ZIP tak się nazywa. Mam tutaj wyłączane jakby rozpoznawanie przycisków przez VoiceOver. Właśnie po to, żebyście zobaczyli, jak ta aplikacja wygląda w tej podstawowej formie, bo oczywiście wiadomo, możecie je sobie zaetykietować. Przypominam, podwójne stuknięcie dwoma palcami z przytrzymaniem. Wtedy włącza się etykietowanie. Możecie wpisać sobie dowolną nazwę dla danego przycisku. BTN setting. BTN setting. Ustawienia. Wcale nie być może, tylko na pewno mamy tutaj ustawienia. Gdy sobie wejdziemy w te ustawienia, to zobaczycie, że mamy tutaj de facto tylko dwie opcje. Jedna opcja już tutaj nieaktywna. Purchase, czyli zakupy, możliwość wykupienia sobie wersji bez reklam. To kosztuje 8 czy 9 zł, ja już nie pamiętam, bo jakiś czas temu to kupowałem i po prostu nie pamiętam. Mnie bardzo te reklamy irytowały, dlatego wykupiłem sobie tą opcję. Wcale nie musicie tego robić, bo aplikacja działa też bez płatności w formule za darmo. Tak naprawdę więc jedyną opcją, jaką tutaj mamy do ustawienia, to mamy tutaj do wyboru rodzaj typu, do jakiego zostanie wyeksportowany nasz plik, który zostanie pomniejszony. Jak tu sobie klikniemy, to mamy dwie opcje. Jedna to jest QuickTime MOV, czyli plik Apple'owski. Użytkownicy Macu wiedzą, o czym mówię, to się nie będę rozwijał. Zaznaczone. MPEG4, MP4. I MPEG4, czyli ten bardziej popularny plik, więc ten mam ustawiony w tym momencie. Zaznaczone. Kliknę go sobie. Wracam po wyborze dowolnego formatu. I jak chcemy zakończyć już jak gdyby wszelkie ustawienia, bo tu ich nie ma więcej, tam możemy jeszcze sobie zobaczyć inne aplikacje autora tego programu. Gdy sobie tutaj już wszystko obejrzycie, w prawym górnym rogu klikacie Done. Przycisk. Done kliknąłem, wracam do głównego ekranu, no i chcemy przejść teraz do kompresowania jakiegoś nagrania, więc w tym celu przechodzę na drugi przycisk w aplikacji. Start ZIP, przycisk. Start ZIP, tak go VoiceOver anonsuje. Stukam w niego dwukrotnie. 673.9 MB. I otwiera nam się cały spis aplikacji zdjęcia, tak można powiedzieć, w opcji albumu ostatnie, bo mamy tutaj wszystkie nasze nagrania wideo. Zwróćcie uwagę, jak one są prezentowane. Mamy najpierw podany rozmiar, co już usłyszeliście. 6, 10. A następnie czas trwania. 6 minut, 10 minut. Idę dalej w prawo. 356,6 MB. 356 z groszkiem megabajtów. 3,16. Czas trwania 3,16. Tak więc widzicie, pliki są duże. No problematyczne dla osób, które nie widzą, co znajduje się tutaj na tych kadrach, na tych stopklatkach, czego te nagrania dotyczą, będzie wybieranie spośród wielu, wielu nagrań, więc albo, co jest najwygodniejsze, wybieramy sobie pierwsze nagranie, które w tym momencie będzie nagraniem tym najświeższym. Dokładnie tak samo to wygląda w momencie, gdy wybieracie sobie nagranie na Facebooka, gdy chcecie dodać jakiś filmik, na przykład do swojego posta, albo, i tu uwaga, schodzimy na sam dół tego okna
0, 35. I co on film? I tu mamy trzy przyciski. Przycisk, nawibacja. Od lewej strony. Navibac. Być może tutaj podpowiada voiceover wróć i bardzo dobrze podpowiada, że to jest wróć. Na środku mamy przycisk. Przycisk. Niezaetykietowany, nierozpoznawalny, ale ja bym go nazwał albo inne, albo albumy. I mamy tutaj przycisk następny. Wygaszony. Confirm, przycisk. Czyli potwierdź. Zaznaczenie. Być może zaznaczenie, tak go tłumaczę, ja bym to po prostu nazwał wybierz. I w momencie, gdy wybierzemy sobie jakieś nagranie, stukniemy w nie dwukrotnie, to ten przycisk, który w tym momencie jest nieaktywny, on będzie stawał się aktywny. Ale wracamy do naszego łatwiejszego wyboru. Jeśli stukniecie sobie w ten przycisk. Niezaetykietowany przycisk, który według mnie powinien się nazywać albumy, to co się stanie? To wyświetlą się nasze albumy, te, które mamy w naszej aplikacji zdjęcia. WhatsApp. Dzięki czemu będzie nam łatwiej wybrać sobie jakieś nagrania. Chociażby można to bardzo fajnie sobie zrobić, oznaczając któreś nagranie jako ulubione i wtedy trafi nam ono do katalogu, do albumu ulubione, favorites i tutaj sobie wtedy spośród tych innych katalogów, innych folderów, albumów możemy wybrać po prostu wskazując dokładnie, bez pudła nagranie, jakie nas interesuje. Gdy otworzymy sobie ten album, wyświetla nam się lista dostępnych w nim plików materiałów wideo. Przepraszam, a że mam tylko jedno tutaj nagranie wideo? Selfies, jeden. Favorites, stukam jeden. Jeszcze raz, favorites, mi się nie otworzyło. Jeden. Dobra, i popatrzmy. 1,47. Było tam tylko jedno nagranie, to mam tutaj jedno 44,5 MB. 1,47. Długość minuta 47. Nawibacz. Przycisk. I co my tutaj mamy? Przycisk Navibac, czyli mogę wrócić z powrotem do albumu. Mogę wybrać inne albumy. Przycisk. Albo, bo tu dalej mam niezaznaczony, nieaktywny ten przycisk Confirm. Klikam sobie w wielkość jak gdyby tego pliku wideo, puk, voiceoverem. I gdy teraz skaczę na przycisk Confirm, on jest już aktywny, dzięki czemu mogę wskazać plik, który chcę zmniejszyć sobie, skompresować. Stuknąłem w ten przycisk i przenieśliśmy się na ekran, który nazywa się kompres, czyli kompresowanie. Nawisawę, przycisk. Mamy tutaj też kilka przycisków. Save. Tego przycisku będziemy używać, jak już będziemy chcieli przekonwertować nasze nagranie. Mamy tutaj kilka informacji na temat naszego nagrania i też możliwość konfigurowania wielkości pliku, a tą wielkość pliku będziemy określać regulując wielkość, nie pamiętam, czy bitrate'a, czy original size 44,5 MB. Czy inną opcję, zaraz zobaczymy. Mamy tak. Możemy tutaj odtworzyć sobie nagranie, żeby się upewnić, że dobry plik wskazaliśmy do przycięcia. Original size 44,5 MB. Oryginalna wielkość, original size. Bitrate 3,3 Mbps. Bitrate i bitrate'em będziemy sterować sobie. I MG in playback. Przycisk preview. Preview podejrzeć możemy. 24,1 MB 54. Mamy docelową wielkość proponowaną. Target size 24,1 MB 24,1 MB. Czyli o niecałą połowę wielkość nam by się zmniejszyła tego nagrania. 10 sec. Ale zobaczcie, tutaj mamy później informację, że to jest, jaki to jest bitrate. Tam było wcześniej ponad 3. 1,8 Mbps. A tu mamy 1,8. 50. Mamy też suwaczek, który określa wartości procentowe, że my o połowę zmniejszyliśmy ten bitrate. Jeśli go sobie podniesiemy na 80%, bitrate 2,7 Mbps. To patrzcie, mamy bitrate na poziomie 2,7, a wielkość tego nagrania, ja się cofam, 36,4 MB. 36,4. No a że bardzo często akurat skrzynki pocztowe mają limit do 30 MB, to zmniejszmy sobie ten bitrate do powiedzmy 60%. I mamy 28 z groszkiem, czyli nam się zmieści ten plik jako załącznik, to zostawiamy. I tak naprawdę to już tutaj nie mamy nic więcej do ustawiania, więc
Cofam się do 10, tego target, przycisku save. Bitrate. Original IMG Gameplay. Nawisawa. Com press. Nagłówek. Nawisawa. IMG Gameplay. Przycisk. Nawisawa. Przycisk. Navi save. Tak się nazywa ten przycisk. Oczywiście możecie go sobie zaetykietować na przykład jako konwertuj, tak? Co ja zaraz zrobię, bo mnie irytują te etykietki, ale chciałem, żebyście zobaczyli, jak wygląda w cudzysłowie goła ta aplikacja, żebyście wiedzieli, jak po niej nawigować. Więc klikam w to i od razu skaczę sobie na dół ekranu. I tu patrzcie, mamy trzy opcje. Mamy procentowy postęp. Po angielsku informacje, proszę nie opuszczaj ani nie blokuj ekranu, czyli nie blokujemy. No i mamy przycisk cancel, czyli anuluj. My czekamy grzecznie. To trwa chwilkę, oczywiście w zależności od wielkości nagrania, jego długości. Już nam się nagranie przekonwertowało, więc znowu idziemy sobie element po elemencie gestem w prawo. Saved, czyli że zostało zapisane. Domyślnie plik został zapisany w rolce jako ostatnie nagranie wideo. Możemy je sobie odtworzyć. Target size 26.8 MB. Mamy informację ostatecznie o wielkości 26.8. Przycisk. Savet. Tutaj mamy taki diagram, więc nie anonsuję tego voiceover, ale to już wam mówię, jak będziecie się bawić. Tu jest po prostu taki graficzny diagram, informacja, że zostało nagranie zapisane. I mamy tutaj dodatkowe opcje. Delete original. Możemy skasować w tym momencie nagranie oryginalne, jeśli chcemy się go pozbyć. To jest fajne, jeśli ktoś chce czy dba o miejsce w swoim urządzeniu mobilnym, bo to jest bardzo fajne. Klik, klik i mamy nagranie zmniejszone. Zostawiamy tylko tą mniejszą wersję, a tą dużą od razu z poziomu tej aplikacji wideokompres możemy sobie wyrzucić. Mamy też nowe zadanie. Jeśli stukniemy w to nowe zadanie, to zostaniemy przeniesieni z powrotem do listy albumów, gdzie będziemy sobie mogli wybrać, co potrzebujemy. No i tutaj na początku mamy jeszcze przycisk Navi Home, czyli przycisk jak gdyby wróć do głównego ekranu aplikacji. Ja go sobie stukam i jak widzicie wracam do początku, do aplikacji. Żeby nie być gołosłownym, jeszcze przełączę się na aplikację zdjęcia i zobaczmy, mamy tutaj wideo 14:31. Mamy wideo 14:31 z taką godziną, a godzinę mamy w tym momencie, no teraz za mnie powie voice over, ale musicie wierzyć mi na słowo, że to jest nagranie właśnie to przycięte przed chwilką. Ono zostało po prostu dodane do rolki jako ostatni materiał wideo. Tak więc mam nadzieję, że aplikacja Video Compress, która działa w systemie iOS, iPadOS, będzie wam pomocna. Jest bardzo, widzicie, zgrabna, fajna. Warto sobie zaetykietować przyciski, żeby wygodnie było z niej korzystać. No ja ze swojej strony polecam. Fajna sprawa. Przydaje się dość często, tak więc miłej zabawy. Z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Jeśli ktoś z was jeszcze nie zasubskrybował kanału, no to pamiętajcie, żeby to zrobić, żeby nic wam nie umknęło, żadne kolejne nagranie. I cóż, zapraszam was do kolejnych nagrań, vlogów z mojej szuflady, a na dzisiaj kłaniam się nisko. Piotr Witek.